Cześć, z tej strony Natalia Serwiak i Maciuś, staj na konie i kropka. Dzisiaj mamy dosyć długi temat, temat prawidłowego czyszczenia konia, dlatego bez zbędnego przedłużania i bez zbędnych wstępów przechodzimy od razu do meritum. Przede wszystkim, jeżeli czyścimy konia, to musimy sobie znaleźć jakieś wygodne i bezpieczne miejsce. Przez bezpieczne miejsce rozumiem takie miejsce, gdzie nie jesteście zamknięci z koniem. Czyli na przykład raczej nie czyścimy konia w boksie, ponieważ w takiej sytuacji bardzo łatwo na przykład o bycie przygniecionym do ściany albo po prostu przez bycie uwięzionym w tym boksie. Dlatego najlepiej wybrać sobie miejsce, które jest odsłonięte, gdzie macie bardzo dużo możliwości szybkiej ucieczki w razie gdyby taka konieczność zaistniała. Czyli najlepiej nadaje się do tego po prostu koniowiąz. Dalej, druga rzecz to jest bezpieczny węzeł. Przywiązujecie sobie konia przy pomocy bezpiecznego węzła. Jak to zrobić? Był już nagrywany o tym osobny film, dlatego odsyłam Was, żebyście go sobie odszukali i tam zobaczyli, jak ten węzeł wiązać. Kolejna rzecz, jeżeli chcecie, żeby koń był w miarę grzeczny, w miarę spokojny i nie wiercił się, dajcie mu siana. Może nie jakąś ogromną ilość siana, ale akurat tyle, żeby wystarczyło na wyczyszczenie konia. Jest to o tyle dobra metoda, mam na myśli tutaj danie małej ilości siana, garstkę, dwie, dlatego że w momencie, jak już skończycie czyścić i dojdzie do zakładania ogłowia, najczęściej tego siana już nie ma, tak? Czyli nie ma takiej sytuacji, że musicie jakoś się szamotać z koniem, żeby go odciągnąć od większej ilości siana, które ewentualnie by zostało jeszcze po wyczyszczeniu konia. Także siano akurat w takiej ilości, żeby starczyło na wyczyszczenie. Dalej omówimy sobie szczotki. Przygotowałam tutaj kilka takich najpopularniejszych modeli szczotek i po kolei pokrótce je teraz omówię. Pierwsze to jest takie najbardziej powszechne zgrzebło plastikowe. Ja generalnie go nie używam, nie przepadam za tego typu zgrzebłem, dlatego że po prostu jest mało elastyczne. To włosie jest takie dosyć twarde i po prostu mam wrażenie, że nie jest dla konia jakieś bardzo przyjemne. Dlatego to zgrzebło odkładam. Stosuję za to takie zgrzebła gumowe. Ich przewaga nad zgrzebłem plastikowym jest taka, że po prostu są miękkie, elastyczne. Mam wrażenie, że dostosowują się do tych różnych krzywizn na ciele konia i po prostu są dla niego przyjemniejsze. Podobnie ze szczotkami. Całe ciało szczotkujemy szczotką, która ma miękkie, delikatne włosie. Słuchajcie, wydaje mi się, że szczotki ryżowe powinny służyć do czyszczenia podłogi, a nie do czyszczenia konia. Ciało konia, skóra konia są bardzo, bardzo wrażliwe, zwłaszcza poszczególne części ciała konia, które będziemy sobie potem pokrótce omawiać, i naprawdę lepiej je czesać taką szczotką, której włosie jest miękkie i po prostu to będzie dla konia przyjemniejsze, on wtedy będzie się lepiej zachowywał, będzie grzeczniejszy i spokojniejszy. Dalej kopystka. Są kopystki właściwie dwojakiego typu. Wszystkie mają oczywiście ten pazurek, który służy do wygrzebywania brudu z kopyt. I dalej niektóre kopystki mają taką szczoteczkę, inne nie. Ja generalnie wolę te kopystki z tą szczoteczką, ponieważ uważam, że jest bardzo przydatna do wygrzebywania brudu z kopyt. I ostatnia rzecz, której możecie chcieć użyć, to jest szczotka do grzywy i ogona lub grzebień. To sobie omówimy chyba na końcu. Teraz przejdziemy sobie do etapów i sposobów czyszczenia konia. Pierwszy etap to jest użycie zgrzebła i wyczyszczanie z konia, usunięcie z konia wszelkiego rodzaju zaklejek. Co to są zaklejki? Zaklejki to jest po prostu posklejana sierść. Jak używamy zgrzebła? Zakładamy szczotkę w ten sposób i począwszy od szyi takimi długimi pociągnięciami szczotkuję, właściwie zgrzebuję całego konia. Pociągnięcia są długie,
zawsze czeszę z włosem, nigdy pod włos. Zaczynam od góry, od grzbietu, zjeżdżam w kierunku zadu i zjeżdżam coraz niżej, niżej w kierunku brzucha. I w ten sposób właśnie używam zgrzebła. Jeżeli już wyczesałam konia z wszelkich zaklejek, teraz przychodzi pora na używanie szczotki, tej miękkiej szczotki. Szczotka służy do wyczesywania z konia piasku i kurzu. I właściwie używamy jej w taki sam sposób jak zgrzebła. Czyli zakładam w ten sposób na rękę i znowu długimi pociągnięciami wyczesuję, szczotkuję całego konia. I teraz tak, nie odkładajcie nigdy brudnych, zakurzonych szczotek z powrotem do pojemnika na szczotki. No, te pojemniki wtedy bardzo szybko przemieniają się w kłębowisko brudu, kurzu, syfu i absolutnie tego nie chcemy. Dlatego po kilku takich pociągnięciach szczotką, zwłaszcza w takim sezonie linienia konia jak teraz, należy szczotkę oczyścić o zgrzebło w ten sposób. Czyścimy też zgrzebło. Można opukać je o ścianę, natomiast jeżeli nie mamy do dyspozycji ściany, tak jak tutaj, ja po prostu używam obcasa i otrzepuję szczotkę o obcas buta. Bardzo proste, bardzo wygodne. Powiedziałam, że czyścimy całego konia z grzebłem i szczotką. Nie do końca jest to prawda. Dlaczego? Przede wszystkim nie polecam szczotkowania i czyszczenia. Halo? Nie polecam czyszczenia i szczotkowania głowy. Dlatego, że głowa jest bardzo wrażliwą częścią ciała konia. Mało koni lubi, żeby głowy dotykać, zwłaszcza okolic uszu. Także miejcie to na uwadze i myślę, że nie ma potrzeby czyszczenia głowy. Chyba, że bardzo brudne są te miejsca, gdzie będą leżały paski ogłowia, wtedy owszem, można tylko i wyłącznie tą miękką szczotką delikatnie te fragmenty głowy wyczesać. W przeciwnym razie w ogóle odpuśćcie głowę i nie zajmujcie się nią. Niektóre części ciała konia są zdecydowanie bardziej wrażliwe niż pozostałe. Te części ciała konia, które są mocno umięśnione, czyli szyja, grzbiet, zad, brzuch, zdecydowanie tutaj możemy użyć nieco więcej siły, trochę docisnąć szczotkę i docisnąć skrzepło. I możemy generalnie te części ciała czesać i przy pomocy szczotki, i wyczesywać przy pomocy zgrzebła. Miejcie na uwadze to, że ciało konia składa się też z różnych elementów, które są dużo bardziej wrażliwe niż te miejsca silnie umięśnione. I teraz tak, wspomniałam już, że takim miejscem, takim wrażliwym miejscem jest głowa. Dalej są to nogi. Zwłaszcza tutaj od nadgarstka w dół. Tutaj w tym miejscu, dzięki Maciek, tutaj w tym miejscu koń nie ma mięśni, tutaj są tylko ścięgna, więc jeżeli chcecie czyścić te partie nóg, używajcie tylko i wyłącznie szczotki, podarujcie sobie zgrzebło. Kolejnym takim wrażliwym miejscem jest brzuch, zwłaszcza te okolice pod popręgiem. Czyli tutaj zachęcałabym do zachowania ostrożności, dlatego że zdarzają się konie, które próbują ugryźć w momencie, kiedy sięgacie w te miejsca szczotką. Dlatego kontrolujcie zawsze kątem oka zachowanie konia. I tutaj też często konie mają łaskotki, dlatego w tym miejscu można trochę mocniej przyłożyć szczotkę, dlatego że wiemy, że taki mocniejszy nacisk jest mniej łaskoczący niż takie delikatne głaskanie. Dalej, zwracamy uwagę na słabiznę, czyli to miejsce tutaj. Poznacie je po tym, że po prostu sierść rośnie tutaj w inny sposób. Także jeżeli czeszecie to miejsce, to również zgodnie z kierunkiem wzrostu sierści i bardzo, bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o czyszczenie kopyt, to zostało to bardzo dokładnie wytłumaczone w oddzielnym filmie, dlatego że to jest temat bardzo, bardzo długi i nie zmieściłby nam się tutaj. Podobnie też kwestia tego, kiedy koń jest już czysty, czy tego czyszczenia już wystarczy i można zakładać siodło. To również pojawiło się w oddzielnym filmie, do którego bardzo serdecznie Was odsyłam.
I omówmy sobie jeszcze pokrótce temat czyszczenia, właściwie nie tyle czyszczenia, co po prostu czesania grzywy i ogona. Wiem, że wiele z Was bardzo chętnie czyści grzywę i ogon. Natomiast robicie to w zły sposób, dlatego że najczęściej zaczynacie czesanie tu, od góry. Grzywy i ogona nie czesze się jakoś bardzo często, dlatego z reguły grzywa i ogon są splątane i pokołtunione. I po prostu czesząc od góry zadajecie koniowi bardzo dużo bólu. Takim szarpaniem i ciągnięciem, bez względu na to, czy korzystacie z grzebienia, czy korzystacie ze szczotki. Dlatego, jeżeli już bardzo chcecie wyczyścić, wyszczotkować grzywę i ogon, róbcie to tak, że zaczynacie od dołu, tak jakbyście czesali swoje włosy. Zaczynamy od dołu, łapiemy sobie fragment grzywy i po prostu wyczesujemy delikatnie kołtuny, które się tutaj pojawiają, stopniowo idąc, zaczynając coraz wyżej i wyżej, aż do nasady szyi.